Dzień dobry, otwieram 36. sesję Rady Miejskiej w Głódku, sesję nadzwyczajną. Przypominam o obowiązujących zapisach RODO oraz o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19. Witam serdecznie panie i panów radnych, pana burmistrza Ludwika Janusza Wydojcza, panią sekretarz Iwonę Poszczę, panią skarbnik Annę Górską, naczelników wydziałów oraz pana prezesa NIK-u, pana Romana Rzeczyka. Do prawidłowym przebiegiem obrad w czołach będzie pan mecenas Andrzej Stibiński, obsługę prawną Urzędu Miejskiego oraz pani Joanna Lewiej-Grury Rady Miejskiej. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, wobec powyższego rada będzie mogła podejmować prawomocną uchwałę. Czy czytasz państwu porządek obrad? Nie ma potrzeby. W takim razie przystępujemy do punktu drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubsko. Proszę panią naczelnik Małgorzatę Mowitos o przedstawienie projektu uchwały. Jest to konsekwencja uchwały, którą podejmowaliśmy w sierpniu. Szanowni państwo, projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków został szczegółowo omówiony podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej. Projekt ten został przesłany do zaopiniowania Dowód Polski. Organ ten, co prawda, negatywnie zaopiniował przesłany projekt. Wskazał, że niektóre zapisy regulaminu wykraczają poza ramy wyznaczone w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz o zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Opinia Wód Polskich nie jest wiążąca dla Rady Miejskiej. Jednakże po wnikliwej analizie zapisów uznano za zasadne wykreślenie zapisów wskazanych w opinii Wód Polskich. Czy mówić o którego zapisy Wód? Państwo dostaliście też tę opinię. Czy są ogólne istotne sprawy, czy tylko regulujące? Nie są to tutaj też po rozmowie z prezesem ludzkiej wodociągów i kanalizacji ustaliliśmy, że nie są to zapisy strategiczne, gdzie powinniśmy tutaj opierać się przy swoim, dlatego tu wzięliśmy pod uwagę te uwagi do Polski. Jeżeli można to uwagać o to celu zmian i to, co wody ma jednak i stanowisko strony wody polskie i przede wszystkim w kierunku dobra mieszkańca. My też tym kierunku idziemy. Czyli żeby ceny wody nie rosły proporcjonalnie do kosztów obsługi czy działalności firmy, które jakby nie mają wpływu na to, na tą cenę, albo też żeby nie wchodziły na przykład kredyty, nie wiem, takie działanie niekoniecznie personalne, czyli koszty obsługi, stare maszyny, zła organizacja pracy. W tym kierunku idziemy po to, żeby ta cena była racjonalna i jak najniższa dla mieszkańców, a woda jak najbardziej smaczna. Czy mają Państwo pytania? Nie widzę. Dziękuję panie naczelnik. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubsko. Proszę o uchylenie głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Punkt trzeci porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lubsko na rok 2021. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni państwo, uchwała Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 13 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lubsko na rok 2021 na podstawie przepisów prawa Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała nr 205/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Lubsko na rok 2021 zmienionej uchwałą nr
28 przez 220 przez 21 Rady Miejskiej Kłodzki z dnia 25 lutego 2021 roku zmienionej uchwałą nr 29 przez 228 przez 21 Rady Miejskiej Kłodzki z dnia 30 marca 2021 roku zmienionej uchwałą nr 30 przez 244 przez 21 Rady Miejskiej Kłodzki z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmienionej uchwałą nr 31 przez 249 przez 21 Rady Miejskiej Kłodzki z dnia 27 maja 2021 roku zmienionej uchwałą nr 32 przez 256 przez 21 Rady Miejskiej Kłodzki z dnia 10 czerwca 2021 roku zmienionej uchwałą nr 33 przez 262 przez 21 Rady Miejskiej Kłodzki z dnia 29 czerwca 2021 roku zmienionej uchwałą nr 34 przez 267 przez 21 Rady Miejskiej Kłodzki z dnia 9 lipca 2021 roku zmienionej uchwałą nr 35 przez 271 przez 21 Rady Miejskiej Kłodzki z dnia 12 sierpnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany. Ustęp 1. Zmienia się dochody z budżetu na rok 2021 jak w załączniku nr 1 do zmniejszych uchwały. Dochody po zmianach wynoszą 94 014 422 zł 55 groszy w termin. Dochody bieżące 89 608 155 zł 55 groszy. Dochody majątkowe 4 406 267 zł. Ustęp 2. Zmienia się wydatki budżetu na rok 2021 jak w załączniku nr 2 do mniejszych uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą 95 355 622 zł 55 groszy, w tym wydatki bieżące 86 129 594 złote 55 groszy, wydatki majątkowe 9 226 028 zł. Ustęp 3. Paragraf 2 ustęp 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9 226 028 zł w tym. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 126 028 zł. Z czego wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 376 092 zł. Zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 100 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Ustęp 4. Załącznik nr 8 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łódzka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie gminy Podlaskiej. Uzasadnienie. Dochody. Zwiększenie o kwotę 566 020 zł. Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa. Zwiększenie o kwotę 522 200 zł. W tym 9,5 tysiąca z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz planu dochodów i dostosowanie planu do przewidywanego wykonania. Dział 700, rozdział 705, paragraf 055 z czwartą cyfrą 0. 500 tysięcy złotych z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości, korekta planu dochodów, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania. Dział 700, rozdział 705, paragraf 077 z czwartą cyfrą 0. 12 700 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, korekta planu dochodów, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania. Dział 700, rozdział 705, paragraf 097 z czwartą cyfrą 0. Dział 710, działalność usługowa. Zwiększenie o kwotę 8800 zł z tytułu wpływów z opłat cnotarnych, korekta planu dochodów, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania. Dział 710, rozdział 710, 65, paragraf 083 z czwartą cyfrą 0.
Dział 756 dochodzi od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zwiększenie o kwotę 30 tysięcy złotych z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn, korekta planów dochodów, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania działu 756, rozdział 756-16, paragraf 036, czwartą wydążenia. Dział 758, pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 5020 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego w podarunku pomieszczeń lub seniora. Dział 852, rozdział 852-95, paragraf 095, zwiększenie. Środki przeznaczone zostaną na remont obiektu. Dochody po zmianach 94 014 420 zł 55 groszy. Wydatki, zwiększenie o kwotę 566 020 zł. Dział 600, transport i łączność, zwiększenie o kwotę 229 500 zł. Rozdział 616, paragraf 630, rozdział 613, paragraf 630, z czwartą cyfrą 0. 200 tysięcy złotych z tytułu dotacji celowej dla województwa lubuskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Wrocławskiej. Rozdział 616, paragraf 605, z czwartą cyfrą 0. 29 tysięcy 500 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na przebudowę ulicy Gdańskiej. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejszenie o kwotę 14 750 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na zakup i montaż pompy ciepła w budynku remizy oraz Stara Woda. Dział 757, rozdział 754-12, paragraf 605 z czwartą cyfrą 0. Środki przeniesione do działu 6, transport i łączność. Dział 801, oświata i wychowanie. Zmniejszenie o kwotę 100 tysięcy złotych z tytułu wydatków na dowozy szkolne. Dział 801, rozdział 801-13, paragraf 430 z czwartą cyfrą 0. Dział 751, ochrona środowiska. Dział 851, ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 300 tysięcy złotych z tytułu dotacji celowej dla starostwa powiatowego na dofinansowanie zakupu ambulansu transportowego dla szpitala na Wyspie w Żarach. Dział 851, rozdział 851-11, paragraf 630 z czwartą cyfrą 0. Dział 852, pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 75 020 zł, w tym rozdział 852-02, paragraf 433 z czwartą cyfrą 0, zwiększenie 100 000 zł z tytułu opłat za pobyt w dyfensach. Rozdział 852-28, paragraf 430 z czwartą cyfrą 0, zmniejszenie 30 tysięcy złotych z tytułu wydatków na zakup usług opiekuńczych. Rozdział 852-95, paragraf 427 z czwartą cyfrą 0, zwiększenie 5020 zł z tytułu wydatków na remont klubu seniora poza lat pomieszczeń. Dział 855, rodzina. Zwiększenie o kwotę 30 tysięcy złotych z tytułu opłaty za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej. Dział 855, rozdział 855-04, paragraf 433 z czwartą cyfrą 0. Dział 921, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie o kwotę 14 750 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na zakup i montaż pompy ciepła w budynku świetlicy w Mierkowie. Dział 921, rozdział 921-09, paragraf 605 z czwartą cyfrą 0. Środki przeniesione do działu 600, transport i łączność. Dział 926, kultura fizyczna, zwiększenie o kwotę 61 tysięcy złotych z tytułu wydatków na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego. Dział 926, rozdział 926-05, paragraf 236 z czwartą cyfrą 0. Wydatki po zmianach 95 355 622 zł 55 groszy. Przychody i rozchody.
Wprowadzone zmiany nie powodują zmian wysokości przychodów, rozchodów i deficytu budżetu. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1 347 200 zł. Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 5 023 200 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 3 682 000 zł. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania do pani skarbnik? Ta uchwała nie powinna być uchwała związana z ambulancją transportową na szpitala i po pomocy finansowej Rady Wysokiej. Zwróciliśmy na to uwagę, ale raczej... Najpierw powinniście Państwo podjąć zmiany w budżecie, a dopiero uchwały szczegółowe określające pomoc. Byłby problem, żeby się to uchwaliło, że się daje, a nie byłoby zabezpieczenia w budżecie. Może tak być, że można to uchwalić, a tych innych nie uchwalić. No ja tylko w drugą stronę może być stronizm. Zmiany do budżetu. To już podstawy w ogóle tego, żeby można było opracować. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję pani skarbnik. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Łódzko na rok 2021. Proszę o wyjście głosowania. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Łódzko na rok 2021 została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. Przystępujemy do punktu 4 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi żarskiemu na dofinansowanie poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na zakup ambulansu transportowego dla szpitala na Wyspie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Proszę panią sekretarz gminy o przedstawienie projektu uchwały. Inwestycje kolejne, środki, wydatki, budżet
dochodzi prawie do 100 milionów złotych. Schodzimy do 48 milionów zadłużenia. Tu, proszę Państwa, jeszcze do Waszej wiadomości jest informacja, że w piątek założyliśmy lokatę w jakim banku Pan wstawił? Czyli ten, który też ma udzielać promes przy Polskim Ładzie na kwotę 10,5 miliona złotych. Czyli te 10,5 miliona złotych mamy taki rezerwę. Czyli ta rezerwa nam rośnie, my inwestujemy, a rezerwa nam rośnie. To dobrze, to w tej sytuacji, jaka jest w świecie, jaka jest w Polsce i wszędzie, musimy mieć pieniądze w rezerwie, musimy szykować się do inwestycji, ale takich inwestycji, które będą strategiczne, taką strategię przygotowujemy na 10 lat i musimy mądrze tymi pieniędzmi się gospodarować, żeby one nam przynosiły kolejne pieniądze, a ewentualnie maksymalne oszczędności. Tu przede wszystkim sprawa rurociągów, dróg i tam jeszcze tych ważniejszych spraw, o których Państwo wiecie, to są priorytety, ale tu Państwu właśnie chciałbym przedstawić to, co się u nas wydarzyło i dzisiaj też jest takie święto samorządowe nasze, bo my dzisiaj jesteśmy takim już trochę graczem na takim naszym samorządowym rynku, że my wspieramy, próbujemy wspierać innych. Jesteśmy tutaj widziani i myślę, że pozytywnie. Długo by nie trzeba było dużo opowiadać, bo Państwo wiecie, jakie mieliśmy problemy z pierwszą pandemią, drugą, trzecią, teraz już do czwarta ma być. I ile osób podeszło w koło i ile razy mieliśmy kłopot z firmą zdrowia i dotarciem gdziekolwiek. No i taki zakup karetki, no to jest takim symbolem, ale też i nie wydarzyłem do tego, żebyśmy się tutaj włączyli do walki z pandemią, ale do takiej walki konkretnej. To nie, ale wiecie Państwo, że niektóre działania to są niekoniecznie trafione. Gdzieś tam się dzielimy, że tych rękawiczek tu można, tu nie można. Mamy kogoś wozić do szczepień, a okazuje się, że jest dużo szumu, a ile zabiliśmy osób? Jedno. Tak? My jako gmina. No. Powinni pewnie inni, no ale tutaj na dzisiaj te działania są naprawdę takie prozdrowotne i też samorządowe. Wsparcie samorządu, nie wiem, dalej mamy następne takie podobne pomysły. Ja to będę przy następnych punktach wyjaśniał. Chciałbym pokazać Państwu później wariant przebiegu nowy, najnowszy i myślę, że ostateczny przebiegu obwodnicy. Tutaj mam pismo z Warszawy 10 września w sprawie programu uzupełnienia lokalnej, regionalnej infrastruktury kolejowej. My dalej zostajemy tutaj w biurze i ideą tej inwestycji jest rewitalizacja, odbudowa linii kolejowej nr 275 na odcinku Ruskowieniów i chcą od nas firma, która to przygotowuje, chcą od nas takie informacje i też opinie. I na przykład mamy punkt Lubsko, w wariancie podstawowym zakładana jest odbudowa peronu na istniejącej stacji kolejowej. Jako opcje inwestycyjne, dodatkowe przystanki, zakładana jest również budowa jednego lub dwóch przystanków kolejowych Lubsko Wschód w rejonie ulicy Kazimierza Złotka i Lubsko Zachód w rejonie ulicy Klonowej. Odbudowa peronu na stacji Lubsko nastąpi niezależnie od ewentualnych budowy nowych dodatkowych przystanków. To też jest taka ciekawa informacja, bo jak tam ktoś wymyślił, pozytywny pewnie, żeby pana Kazimierza ulicę nazwać Lubsko, no i tam gdzieś nie wiadomo gdzie. Może się okazać, że to będzie akurat taka ulica, gdzie będzie peron, będzie przystanek, gdzie mieszkańcy z Goków będą schodzić na dół i będą jechać do Lubsko. Taki jest tu cel. Także takie parę słów jeszcze później powiem przy okazji obwodnicy i tych pomysłów ze zmianą tutaj tych dróg, tak, kategorii dróg, ale w tym momencie, jeżeli chodzi o tą karetkę, to tak jakby z serca, u nas wiele jest takich inwestycji, czyli inwestycji, wiele działań, że
że pomagamy, zbieramy, gdzieś te pieniądze wrzucamy, później gdzieś te pieniądze wyjeżdżają. Tutaj na miejscu, przy porozumieniu, że Państwo przygotujecie, powinno być na karecie napisane, że to jest dar gminy Łysko, skarbę miasta i tak są pomysły. No ja ze swojej strony to wszystko, jak jakieś pytania były, to jest do dyspozycji. No jak też, bo uchwała jest dla powiatu lubelskiego oraz korzyścią dla nas wszystkich. No moim zdaniem ważna sprawa i... Bo jeszcze może sprawę nie przyjąć. To jest to, że pieniądze już są, Państwo uchwaliliście, to pieniądze są. Też Państwu przekazałem tak, że uchwaliliście to zwiększenie. To wszystko się, nic się nie zmienia, wręcz przeciwnie, jeszcze nam to wskaźnik idzie lepiej, bo dar covidowy to zmniejsza wskaźnik. Prawda, Państwo? Ten taki, który powinien czekać niższy, czyli ten, który poprzednio nas zmusił do programu, dlaczego to jeszcze się obniża. No ale to, co Państwo uchwali, się pieniądze są, uchwała by była i jeszcze może powiat nie przyjąć tego daru. No. Czy mają Państwo pytanie jeszcze do Pana Burmistrza, do Pani Sekretarz? Ja proszę, Pan Radny. Komentarz krótki bardzo. Pan Burmistrz mówił o inwestycjach. Ja tą pomoc dla powiatu żarskiego tak traktuję jako inwestycję w pewnym sensie. Chciałbym tak tylko przypomnieć po raz kolejny, że mamy w mieście, powtarzam się może, ale to jest dla mnie ważne, niszczyjący budynek w szpitalu. Mamy też dwie kluczowe ulice powiatowe Głowackiego i Cylińskiego nieremontowane przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Mam nadzieję, że te 300 tysięcy złotych będzie taką kasą przetargową. W kontekście planowanych inwestycji w naszym mieście i będzie to gest, który jest niedoceniony przez też na to. No właśnie. Ja myślę, że też także na tymi wydarzeniami chrześcijańskimi, to można powiedzieć, że to karetka jest dla wszystkich. Także dla tego powiatu, pewnie jeszcze dla innych potrzebujących i też dla tych z Jasienia i Obrachowa. Pewnie, że tak. Mam nadzieję tylko, że właśnie te inne miejscowości też to docenią. W Radzie Powiatu szczególnie. Specjalnie na to nie liczę, ale tak. A ja liczę. Chodźmy to powiedzieć. Czy nie ma więcej pytań? Dziękuję Pan Sekretarz. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Powiżackiemu na dofinansowanie poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na zakup ambulansu transportowego dla Szpitala Radzieckie z Punka ZOO. Proszę o uruchomienie głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 5 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy województwem lubuskim a gminą Łódzką w sprawie podjęcia działań dotyczących uporządkowania sieci dróg na terenie miasta Łódzka poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 287. Proszę Panią Sekretarz Gminy o przedstawienie projektu uchwały. Ja, jeżeli można przedstawić ten projekt uchwały, ja właśnie chciałbym Państwu ideę całą przekazać. Proszę bardzo, te dwa projekty uchwały no, są konsekwencją tego, że my nie mamy obwodnicy, że mamy problem komunikacyjny. Jesteśmy tutaj tą obwodnicą tutaj wykluczeni. To trwa wiele lat i mamy drogi wojewódzkie centrum miasta i też no wiecie Państwo, jak tutaj Wrocławca i tutaj te wszystkie koło, czyli Niepodległości, Kopernika, Reja, Poznańska, Krakowskie Przedmieście. I to jest na dzisiaj w niewielu miejscowościach w centrum miasta są drogi wojewódzkie, bo już dawno są obwodnice, dawno są jakieś objazdy. Tu mamy sprzątanie wojewódzkich dróg raz w tygodniu. Męczymy się z tym, bo to w czwartki sprzątają. Albo jest przed weekendem, czy to i najczęściej po weekendzie i zawsze. I to spada na nas. To my mamy wrócić brzydko i źle.
do tego jeszcze mamy to, że za każdym razem przy awarii wody, czy przy jakiejkolwiek próbie tutaj budowy silnika, czy drogi, no to musimy się wszędzie pytać. Nie możemy zamknąć drogi, nie możemy wprowadzić parkomatów, praktycznie nic. Teraz po negocjacjach z zarządem dróg wojewódzkich, jak Państwu przypomnę, że tutaj na popiśnie pana prezesa Wojewódzkiego w sprawie budynków i lokali w pomocy mieszkaniowej przy ulicy Wrocławskiej, gdzie tam pękają ściany, gdzie dokładają się spółdzielki i chodnik i nie mają przejść. Bywało tak, że ludzie nie mogli przejść z wózkiem, to jechali pod górkę asfaltem, wciągnęli wózek, przyjechali. I odpowiedź była, że nie planuje się może w 2027, a jest 2021. Myśmy w tym momencie po tym piśmie no trochę zareagowaliśmy. Tutaj trzeba przyznać i pochwalić się tego naszego radnego wojewódzkiego pana Sławomira Muzykę. Zorganizowaliśmy kilka spotkań z komisji, podkomisji w Rusku, konsultacje i pierwsza sprawa, kiedy obwodnica i dlaczego jest tak, a nie inaczej. To, że my słuchaliśmy cały czas, że to nie jest wpisane albo że nie ma pieniędzy, to tak można było sobie mówić, bo po co są pieniądze potrzebne, czy wpis, jeżeli nie ma pozwolenia na drogę. A tutaj nie było raportu środowiskowego i nie było decyzji środowiskowej, która pozwalała tym wystąpić o zintegrowane pozwolenie na budowę i dopiero później jeszcze pozwolenie w powiecie. Czyli myśmy rozmawiali już o pieniądzach, a jeszcze nie było w ogóle raportu środowiskowego i rzeczywiście blokada była ekologów, zmiany wariantów, 3-4. W międzyczasie się wszystko pozmieniało, w tym czasie w gminie Jasień, czyli w Udziechowie, wydano zezwolenia na budowę przy samej obwodnicy, czyli oprócz tego, oprócz tego Państwu za chwilę pokażę, oprócz tego kawałka spornego, czyli to jest ten kawałek, to jest hektar i przejazd tutaj miał być przez Naturę 2000. Tutaj jest rondo, wyjazd na Dużą Górę, wjeżdżamy ten kawałek sporny z ekologami. Na dzisiaj już to jest estakada. Proszę, zapisałem co takiego, no to jest taki przejazd mostowy nad terenem. Może być teren nawet zabudowany, może być nad lasem, czy nad łąką. No i to taka ma być zaprojektowana już estakada, czy taka przejazd taki mostowy. Tak, żeby ta przyroda, zwierzęta i wszystko tam się pod tym wiaduktem normalnie żyło. Na początku to nie będzie wycięte tutaj wszystko, ale później się odbuduje, będzie. I to jest jakby wyjście naprzeciw ekologom. Do tego to się już praktycznie nikt nie może przyczepić. Nowum jest w tym wszystkim zjazd tu na strefę na Rejmona. To jest bardzo dobry pomysł tutaj. Zapowiedzieli, że tutaj jako gmina Lubsko, że potrzebujemy takiego zjazdu i tutaj będziemy o to zabiegać i chcielibyśmy, żeby tam jest zjazd i tu jest strefa nasza ekonomiczna remonta, bloki całe tutaj wszędzie i drugi zjazd. I tu proszę Państwa te żółte takie kolory to są już ścieżki rowerowe i też zjazdy do góry. Także tego nie było, a jest. Normalnie byłoby tak, że wjechałby się z żar do Lubska, trzeba było skręcać na skrzyżowaniu, to pokażę, na skrzyżowaniu Budzieków, Białków i skręcać i wjeżdżać dopiero do Lubska. W tej chwili można będzie tym zjazdem. O, tutaj to jest, w tą stronę Białków, to jest Budzieków. I tu jest rondo, którego też niektóre nie było zaplanowane na Jasień, tak lewo mamy, tutaj zjazd na strefę jasieńską i tu do tego południka, bo tu będzie tu jest tor kolejowy, tego przejazdu nie byłoby, tor kolejowy, płaski, krzyżowanie, tutaj byłyby droga. I tak samo, ścieżki rowerowe do żółto, zjazdy, bokiem, wszystko, tak jak naprawdę
nie ma się do czego tutaj przyczepić. I to, co Państwu mówiłem, to jest stanie tego obwodnicy. Tutaj okręty miałeś. A tutaj już są działki sprzedane, no niestety. I tu mielibyśmy prawdopodobnie jeszcze większy problem niż tam w parku. Co, to w jakim kierunku? Zarządem wojewódzkich i wspólnie poszliśmy, czyli mijamy głównie to w tej chwili, żeby już wyprzedzić ewentualne problemy. On jest zwykły przejazd kolejowy? Na razie jest zaplanowany zwykły, taki sam jak ten. No jeżeli koleje PKR-ka, no, powie, że musi być wiaduktem, no będzie musiał być zaprojektowany wiadukt, ale w tym momencie to niczemu to jakby nie służy, bo to Państwo wskazali, czytałem o tych przystankach, to ktoś no, stwierdzi, że ta linia no, ma wrócić do tego, żeby było 160 na godzinę. Proszę zwrócić uwagę, że będziemy mieć dwa przystanki w Łódzku, następny jeszcze w Dziechowie, w Jasieniu i jeszcze to tam 160 na 16 km to ci nikt nie rozpędzi. I to będzie taka kolej, raz kilka tych pociągów, na pewno nie będzie wydarzeń. Ale poczekamy na odpowiedź. Nie? Naprawdę jest w tym momencie wariant, który zaspokaja wszystkie tutaj problemy, czy takie postulaty. Jesteśmy po konsultacji z panem Kamyszkiem, gmina Jasień. Również uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Te rondo również, zbudowane jakby nie było tego ronda, byłoby zablokowana ta część tutaj strefy. Jest zjazd, wszystko jest dobrze, jest dla Jasienia dobrze, dla Wojciechowa, dla Lubska jest zjazd tutaj na strefę, bo tak normalnie musielibyśmy jechać sobie do skrzyżowania, tam gdzie w tym momencie jest taki 400 metrów dróg pomiędzy Białkowem a Wojciechowem i żeby do Lubska wjechać, to albo tam i warszawsko, albo tutaj przez Budzieków. A teraz jeszcze będzie zjazd tutaj na strefę. Taki i tutaj na tą część bloku, tam od tyłu, od Intermarché. I to jest, proszę Państwa, jakby za rozpoczęcie takiej bardzo dobrej współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Urzędem Marszałkowskim. To jest nasz cel. Dzisiaj to wszystko, mamy już dokumenty oficjalne z tymi wariantami i z tymi opisami do naszego zaakceptowania. To w piątek nam już to przyszło oficjalnie. Czyli my teraz po spotkaniu z Jasieniem, oni mają też dostali to samo, my musimy to zaakceptować, wysłać i to już idzie w kierunku decyzji środowiskowej. No ale teraz co w międzyczasie? Bo w międzyczasie mamy takie drogi, jak Państwo tu wspomniałem, te wojewódzkie tutaj na miejscu, do wokół ratusza i w centrum. Mamy Wrocławską, która się ucina tutaj no, przy ulicy Greja. Dalej jest tak, nie ma takiego przejazdu normalnego przez Lubsko, bo drogą wojewódzką jedziemy do Niepodległości, ale my do Niepodległości, tak, do Bohaterów. Bohaterów jest powiatowa droga, ale jest ograniczenie to na rzekę. Nie można na dwa. Później zjeżdżamy na Niepodległości, w prawo do ratusza, również droga też zabytkowa, bo Boskowski, tak samo jak Bohaterów, nie można zjechać. Do Reja dojeżdżamy, mamy jednokierunkową, też nie można. A dalej już są gminne, czyli w Sybiraków i w Przemysłowa gminna. I jest pomysł, żeby na czas tego dojścia do tego super tego rozwiązania, czyli obwodnicy, żeby była taka jedna porządna droga tranzytowa wojewódzka, która będzie odpowiednio sprzątana, odpowiednio miała ten swój status i będzie klubą województwa, a nie jak dzisiaj tak wszystko mamy rozszerzane. No i jest pomysł na to, żeby to zetapować w trzech odcinkach, czyli na dzisiaj tą górkę naszą, czyli tą wrocławską z góry na dół, w bardzo złym stanie, która miała 27 roku. No i znalazło się milion tam 80 tysięcy, no niestety po przetargu wyszło, że dużo więcej.
Drugi przetarg wyszło, że brakuje około 300 tysięcy złotych i dodatkowo jeszcze prawie 100 tysięcy zadań wojewódzkich znalazł. No i poprosił o to, czy byśmy się nie dorzucili. No ja uważam, że to bardzo dobrze, że w ogóle, że mamy możliwość, że mamy ten. Ale tu do nas zostaje 1 200 000 złotych i nowa droga. Jak dorzucimy 200 tysięcy. Tutaj jeszcze mamy takie wyzwanie, że musimy co miesiąc czasu, musimy wykonać tam wodociąg. Czyli pan prezes jest porozumieniem z Zarodem Wojewódzkim, żeby przyszłościowo nie było tam niespodzianek, trzeba wymienić, wyremontować wodociąg. No i to jest ten pierwszy etap. Drugi etap to jest na drugi rok, czyli pod ulicy już Niepodległości do Reja, nowy dywanik. I trzy chodniki, czyli chodnik w następnym roku już na górce, a później do PKO, a jeszcze następnie już do Rudziechowa po prawej, po lewej stronie. To by było docelowo wojewódzkie, dopóki by nie było wojewódzkie. A resztę byłoby nasze. Teraz tak naprawdę ta zamiana to co do metra, wychodzi praktycznie to samo. Czyli metrażowo to jest to samo. Trochę bardziej nam tutaj pozwoli w mieście decydować samemu o tym, co my tu chcemy. My możemy pomału, trzeba to wyciągi naprawiać jak najszybciej, wymieniać chodniki. Można w parkomatach i strefę parkowania zrobić w centrum. Można zamykać drogi na różnego rodzaju imprezy, spotkania. Można to samemu o to dbać. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że dobrze, że został też wiadukt, ten most wyremontowany na rejestr, to jest pomijana przy Narzędziu Grup Wojewódzkich, czyli jakbyśmy to wzięli, to już mamy wszystko praktycznie zrobione. I teraz jeszcze następna sprawa. Te takie dotacje z funduszy różnych, ale przede wszystkim rządowych, no, są, ale do takich dróg, które mają znaczenie. Łączenia są instytucje. My teraz my w tym momencie migwaty bardziej pewną drogę. Jeszcze jest trochę taka sportowa, które mają szansę na to, że łączą jedną drogę wyższego statusu, wyższym statusie z niższym, z wyższym i do tego jeszcze są tam, jest kościół, jest szkoła, jest służba zdrowia. I większość tych grup, które dzisiaj nadawałyby się do wniosku do rządu czy do Unii Europejskiej, tych innych funduszy, to jest Krakowskie Przedmieście, to jest Plac Wolności, to jest Reja, a one nie są nasze. Ale jakbyśmy czekali na województwo, to oni raz, że nie mogą brać udziału, bo to są tylko pieniądze dla gmin i powiatów, to te czekalibyśmy 100 lat. Czyli jak weźmiemy swoje ręce, myślę, że tutaj będzie lepiej, a tranzyt będzie, no musi jakiś być na razie, będzie porządnie wykonany przez zarządy wojewódzkich. Samo to, że już mamy przygotowane te porozumienie i dzisiaj, proszę Państwa, u nas jest sesja, u nich też jest sesja. Jeżeli Państwo tutaj to przegłosujecie, to już my tu z kurierami się wymieniamy porozumieniami, bo to czas donieść, to trzeba wykonać tę drogę do końca roku. A jest to październik, jest to 2 miesiące, a jeszcze wodociąg. Znaczy, że się wodociąg w miesiąc czasu, tak? Naprawdę. Także to jest rzut na taśmę. Trzeci przetarg, to już byśmy nie dali rady. Nie? Trzeci przetarg to trzeba byłoby już powiedzieć, że w tym roku nie. A czy województwo lubuskie nazwałby pieniądze, czy w ogóle by wpisało takie zadanie na następny rok, ten jeden odcinek i drugi, no to nie wiem. No, ja mam nadzieję, że te porozumienie, które myśmy spiszemy, które uchwalicie Państwo, no to będzie dokument, że się porozumieliśmy. Dzisiaj uważam, że to, co przygotowali nam to i to, jaką wykazują chęć współpracy i właśnie w ramach tego pierwszego odcinka, tej górki naszej, to pokazuje na to, że naprawdę warto w tym kierunku iść. To będzie u nas, wszyscy jeździmy, albo pod górkę, albo z górki, bo inaczej nie da rady. To jest jakby wstępem do tych uchwał, które są konsekwencją tego naszego rozwiązania komunikacyjnego. I to, proszę Państwa, obwodnica i też wspomniałem o tej kolei, tak?
To już byśmy mieli taki duży krok do przodu, bo tamto, co mieliśmy poprzednio, to trochę zbajerowanie było więcej niż działanie. Jakieś pytania, bo jeśli kolej myśli sobie jednak mimo wszystko dziadów, no to jest taka na podróży, na koszty tego odcinka. Może tak być, ale to ja myślę, że to będzie tak na... No z kolei się tak dosyć ciężko rozmawia poprzednio, nie wiem skąd się te pomysły tam brały, jakieś ronda. Wtedy nie był problem w Budziechowie, tylko problem był z ekologami i z decyzją środowiskową na Naturze 2000. A dzisiaj się stworzył jeszcze problem w Budziechowie, bo te pozwolenia na budowę spowodowały to, że my nie możemy wejść w ten sam przejazd kolejowy, który jest, bo tak mogło być poprzednio nawet. Albo obok. I wtedy było pozwolenie na płaskie. Zaczęto trochę wymyślać i wracamy, ale ja myślę, że tu kolej jakby to nie robi. Druga sprawa to jest przy planowaniu tego studium, to my musimy nie zapomnieć o co. To, żeby to jakby połączyć. To tu nas też przystanki, ale w tym studium przecież będzie trasa. Tak, w tym studium będzie trasa, że płasko, no to płasko. Tak. Także jedną z drugim to nie trzeba trochę korzystać. No i oni dodatkowo jeszcze powiedzieli, że pod kątem 90 stopni teraz jest ten przejazd. Wcześniej był taki łukiem, więc ta widoczność jest lepsza. Więc chyba to jest. Pewnie na drogach krajowych są montowane światła i w ogóle inne różne rzeczy, więc tutaj to tak teoretycznie dla nas nie powinno być jakimś tam problemem, no, ale skoro... To jest trasa przylotowa niestety, no, przez Lubsk na razie, ale jest taka końcowa. Tu przy tym ruchu pasażerskim, nie wiem, to będzie kilka pociągów dziennie, to warunka może, no. Są takie przejazdy wszędzie. Panie burmistrzu, czy można przebieg tej drugiego etapu obwodnicy, gdzie jest na jakiś taki okres rozpoczęcia, coś wiemy na ten temat? Jeżeli nam się uda tą koncepcję tak przygotować, żeby przeszła decyzję środowiskową, to już jest naprawdę wielki sukces. Bo decyzja środowiskowa daje pozwolenie, nadzieję na pozwolenie na budowę, a później trzeba martwić o środki. Ale to jest, ale to będziemy wtedy mogli mówić, że ktoś tam nie chce pieniędzy na przykład w województwie przeznaczyć. Dzisiaj mam taką sytuację nieraz, że no nieraz, ale często o 16.30 ostatni autobus Lubska, no i zawsze jest gmina Lubska. No to jest zadanie Urzędu Marszałkowskiego, województwa, bo jest, jeżeli jest między sołectwami, czy stolicą, jest tutaj komunikacja autobusowa w naszym przypadku. To jest odpowiedzialne gminy. Jeżeli są dwie gminy, na przykład już gmina Lubsko i Jasień, to jest powiat odpowiedzialny za taką organizację. A jak między dwoma powiatami, to województwo. A mamy powiat żarski, zielonogórski i grodzki. Czyli Lubsko, Zielona Góra, to już się są dwa. Co najmniej powiaty mogą być trzy. To wtedy województwo. I co województwo przygotowuje plan? W planie zatwierdza to, że jest 16.30 ostatni autobus. No ktoś powie dlaczego? No nie ma pieniędzy. No, jak nie ma pieniędzy? A województwo ma Babinus też, tak? I organizuje do Warszawy przeloty i się tym szczycą. Bardzo dobrze. Ale też na Chorwacji mają przeloty. Ale z Lubska to już jednego autobusu nie ma. A dlaczego? No ja nie wiem. 19.30 był ostatni, a pierwszy byłby 6, nie był problem. I my tutaj często walczymy o to. I wtedy możemy mówić, że tu coś jest nie tak. No bo coś powinien pieniędzy, a to Chorwacja, tak? A tu znowu, no to wtedy będziemy dyskutować. Wszyscy mają obwodnicę, a Lubsko nie macie. A dzisiaj to mówi się, że to byłoby, ale nie ma pozwolenia. No to trzeba przygotować te wszystkie pozwolenia. Tak samo nie odpuszczamy kolegów. My mamy pierwszą uchwałę i drugą jako jedyny. Powiat nie ma nic jeszcze, czy wejdzie w tą uchwałę następną. Po spotkaniu z Jasieniem oni nie wiedzą też. No ja uważam, że musimy do końca cisnąć
ten temat i nie odpuszczać, tak? Ludzko, wiem, że nas interesuje, nieważne co powiat, nieważne co Jasień, my potrzebujemy. A później coś powiedzie na pieniędzy, no to zobaczymy, no przecież Polski Ład zakłada, my, że są i też jest, my jesteśmy tutaj, było 7 projektów, zostały 2, nie zostanie. I to jest projekt z Kolei Plus, czyli przeszliśmy już województwo, jesteśmy w pierwszym etapie tam rządowych już projektach. I teraz województwo przygotowuje studium, jak to ma być wykonane, a następnym roku projekt na tą kolej. Tak? I wtedy się okaże, jak to są pieniądze i kto za to zapłaci. A to, moim zdaniem, trzeba patrzeć na tą komunikację tak szeroko. I to bardzo mi się spodobało tutaj ten przystanek na ulicy Kazimierza Wodka. To tak jest tak zejście, czy tam jest. Teraz sam się centrum szykuje takie naprawdę, bo galeria powstaje i jest osiedle, to jest. No, tam by się wsiadało i to się mój budynek. Dziękuję bardzo, czy ktoś jeszcze? Jeszcze ta słowa tylko odnośnie zmiany jest opisów dróg, bo pamiętam z poprzedniej kadencji też pomysły, ale na przykład którzy byli radnymi w tamtym czasie, co też pamiętają, tylko że nic nie może. Nie szło tego zrobić. Ja uważam, że to jest świetny pomysł, bo naprawdę tutaj, jak przypomnę sobie wszelkie rozmowy, jakieś plany związane z tą naszą infrastrukturą drogową w mieście, to nic nie może, tak? A tutaj będzie, no, to jest super pomysł. No tylko mówiliśmy tu, pan prezes jest na miejscu, najczęściej mamy awarie, czy państwo o tym trzeba mówić, mamy awarie mnóstwo, codziennie, tak jak zawsze. I tu strategicznie wodociągi to jest numer jeden, sprawa, zdaniem, ale tu jest pan prezes i tylko chyba w przypadku awarii pan wchodzi bez zarządu Wójt Wojewódzki, że może pan wejść, tak? Czy może pan teraz chciał coś powiedzieć? No, jeżeli chcielibyśmy coś zaplanować, to musimy mieć zawsze zgodę zarządu Wójt Wojewódzki o stworzenie dywanika, wejście, organizacja ruchu i tak dalej. A dzisiaj to nam to nie, to może pan przewodniczący wziąć głos prezesowi parę słów. Tak, bardzo proszę. Co będzie można wtedy, czy będzie lepiej, czy gorzej, no nie wiem. Szanowni Państwo, jeśli to jest stare sieci wodociągowej, to wszyscy wiemy. Plany rozwoju i modernizacji są dosyć ambitne. Wspomniana tu przez pana burmistrza modernizacja ulicy Wrocławskiej będzie niosła też konieczność wymiany sieci i przyłączy. W kolejnym etapie mamy zaplanowaną wymianę aż do TPO, czyli połączylibyśmy się z tą inwestycją, która była w latach wcześniejszych. No na pewno będzie nam łatwiej poruszać się po drogach w zakresie organizacji prac czy remontów. Wszystkie uzgodnienia będą tutaj z właścicielem gminą, a tak za każdym razem w przypadku jakichś planowanych drogów musimy wszystko uzgadniać z województwem. No nie jest to przeszkoda nie do pokonania, jednak na pewno organizacyjnie będzie prościej. Jeśli jakieś pytania. Dziękuję bardzo. Przystępujemy w takim razie do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia. Jeszcze nie było przedstawienia. Nie było? Tak. Aha, pozwoliłem się wtrącić, przepraszam bardzo. Tak. Uchwała Rady Miejskiej 13 kwietnia 2021 roku. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między województwem lubuskim a gminą Lubusko w sprawie podjęcia działań dotyczących porządkowania sieci dróg na terenie miasta Lubuska poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 287. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Rada Miejska Lubuska uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy województwem lubuskim
Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, a gminą Lubusko w sprawie podjęcia działań dotyczących uporządkowania sieci dróg na terenie miasta Lubuska poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 287 w zakresie i na zasadach określonych w treści porozumienia. Paragraf 2. Treść porozumienia stanowi załącznik nr 1, załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Lubuska. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść tego porozumienia została po konsultacjach stworzona razem z Zarządem Dróg Wojewódzkich i z Urzędem Marszałkowskim. Dopisaliśmy również te rzeczy związane z trwałością projektu przebudowy ciągu ulic Przemysłowej i Sybiraków w Lubsku, także tutaj też nie ma problemów i Urząd Marszałkowski przejmie te wszystkie rozwiązania związane z trwałością projektu. Dziękuję bardzo. Nie ma pytań, już wszystko to nie zostało powiedziane, bo jednak się pospieszyłem. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy województwem lubuskim a gminą Lubsko w sprawie podjęcia działań dotyczących uporządkowania sieci dróg na terenie miasta Lubska poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 287. Proszę o uruchomienie głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami za. Punkt 6 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii odcinków obecnych dróg gminnych oraz zaliczenia obecnych odcinków dróg wojewódzkich do kategorii dróg gminnych. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 13 września 2021 roku w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg obecnych dróg gminnych oraz zaliczenia obecnych dróg wojewódzkich do kategorii dróg gminnych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z artykułem 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Rada Miejska w Lubsku uchwala co następuje. Paragraf 1 punkt 1. Pozbawia się kategorii dróg gminnych następujące odcinki dróg w mieście Lubsko. Pierwszy. Drogę gminną numer 101866F ulica Przemysłowej. Drogę gminną numer 101807F ulicy Sybiraków na odcinku od drogi wojewódzkiej numer 289 do drogi wojewódzkiej numer 287 do skrzyżowania z ulicą Reja i ulicą Wrocławską zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Warunkiem pozbawienia kategorii dróg gminnych wyżej wymienionych odcinków jest jednoczesne zaliczenie ich przez Sejmik Województwa Lubuskiego do kategorii dróg wojewódzkich. Paragraf 2. Zalicza się do kategorii dróg gminnych w oznaczeniu lokalnym obecne odcinki drogi wojewódzkiej nr 287 w mieście miejscowości Lubsko, odcinka od Ronda Osadników Wojskowych do ulicy Wrocławskiej w Śladzie, ulic Poznańskiej, Krakowskie Przedmieście, Plac Wolności, Kopernika, Reja oraz odcinki od ulicy Wrocławskiej do ulicy Krakowskie Przedmieście w Śladzie ulic Niepodległości, Chopina, Plac Wolności zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Lubska. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Budżetowym Województwa Lubuskiego. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania? Nie widzę. Dziękuję Panie Sekretarzu. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii odcinków obecnych dróg gminnych oraz zaliczenia obecnych odcinków dróg wojewódzkich do kategorii dróg gminnych. Proszę o uruchomienie głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. Punkt 7 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu lubuskiemu. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku dnia 13 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu lubuskiemu. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 i artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. O artykuł
216 ust. 2 punkt 5 artykuł 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Łódzku uchwala co następuje. Paragraf 1. Udziela się województwu łódzkiemu pomocy finansowej w wysokości 200 tysięcy zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przebudowy drogi polegającej na odnowie dywanika dywaniczowej drogi wojewódzkiej nr 287 z miejscowości Rusko przy ulicy Wrocławskiej. Paragraf 2. Pomocy finansowej, o której mowa w paragrafie 1. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Rusko na rok 2021. Paragraf 3. Szczegóły warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawarciej pomiędzy gminą Rusko a województwem Rusko. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rusko. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Już wszystko zostało powiedziane, dziękuję panie sekretarz, więc myślę, że przejdziemy do głosowania. Chyba, że ktoś jeszcze ma pytania. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu łódzkiemu. Proszę o uruchomienie głosowania. Proszę państwa, uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. Chyba jeszcze raz brawo będę bił. Proszę państwa, to był ostatni punkt naszych obrad, ale muszę coś powiedzieć, że dzisiaj mieliśmy dwie takie ważne uchwały, jak one były sformułowane, pomoc finansowa dla powiatu żarskiego, dla województwa lubuskiego. Kto pomaga? No, gmina Ludzka, proszę zobaczyć. No ale gdzie my żyjemy? No, powiecie żarskim i województwie lubuskim. No, musimy sobie pomagać. Dziękuję jeszcze raz, jestem dumny z takiej rady. Jestem dumny z takiej gminy, jestem dumny z takiego burmistrza. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady sesji.